biegniesz w oleżerze. Teraz masz tą protekcję w Belwederze. Szczerze, przy kieliszku kroisz troski z wygułanów, drugi pół krokowski. Zobacz, ten pichamów jak cholera. Karty pół kułanów od Kalera. Twardy pół z list wyborów puliłanów. To nikt inny, to dziesiąty pół kułanów. Pamiętam Magdalenkę, kurwa, pamiętam, kto szedł pod rękę z komukami na odstępstwa. I kto powstrzymał dekomunizację do tego, kto przejął władzę, opalając od wszystkiego. Siemanko, jesteśmy świeżo po koncercie Gra Antykomuna w Żorach. Najwyższa pora, Antykomuna w Żorach! 2014 rok. Jak się dla ciebie zaczął? No bardzo w porządku. Byłem na początku roku w Paryżu, tak się złożyło. Jak nas nie stać? Stać nas i kum! Także trochę sobie pozwiedzałem, trochę odwiedziłem miejsca, które kulturowo mnie w pewnych momentach zdziwiło. Pamiętam czerwiec i ludzi, którzy tam byli. Pamiętam to, jak padał Janek Wiśniewski. Jak oceniasz dzisiejszą imprezę, bo to jest jedna z takich wielu lokalnych imprez, które może nie gromadzi ogromnej ilości ludzi, ale ma specyficzny klimat. Jak to oceniasz? Nie, każda impreza ma swój klimat. Imprezy narodowe są specyficzne, tak jak mówiłeś. Bardziej narodowe ujo od twojego Wydaje mi się, że było spoko. Ludzie dopisali, było naprawdę dużo ludzi. Może niekoniecznie na wszystkich koncertach ludzie czują klimat rapowy, tym bardziej, że tutaj był taki pewien miszmasz. Graliśmy my, grał też Iridion. Ogólnie było w porządku. Polskie drogi, lejesz wakę, lejesz wady i akcyzę, lejesz opłatę paliwową, tak to widzę. Jedziesz w trasę, a ten bit leci nadal. Pusta droga w lesie, czyli fotoradar. Ja zasługuję najlepszy numer, jeśli chodzi o te numery dotyczące patriotyzmu, uważam tożsamość. Nie jestem turniem, gdy ktoś wali populizmy z nikom. Jakby jego ghostwriterem był sam Palikot. Na litość, to ideowy, wolnościowy rapstop. Co przed białym ołem prostuje głowy na basztur z salutu. Różnice kulturowe są ogromne pomiędzy tą ideą narodową a kulturą hip-hopu. Ty to robisz całkiem świetnie. Powiedz mi, jak to się stało, że się odnalazłeś w ogóle w takim klimacie? Może zaczniemy od identyfikacji słuchaczy narodową. Mi się wydaje, że rap jest doskonałym nośnikiem idei narodowej i wydaje mi się, że dzięki rapowi możemy zaszczepić na gruncie słuchaczy rapowych właśnie tą ideę. Dobrze pamiętam, skupiele to nie koniec. Uważam, że popadamy ze skrajności w skrajność. W jednym roku policja jest zbyt natarczywa w stosunku do uczestników, w drugim roku jest zbyt pobłażliwa. Uważam, że w tym roku nie było prowokacji. Wyzwania chcę mieć za nic, strumień Polski złotych, w kolejce po zasiłek, a potem do roboty. Marca, czyli Dzień Żołnierzy Wyklętych, zostało ono przypomniane, odgrzewane przez Ruch Narodowy. Myślę, że warto w tym zdarzeniu uczestniczyć, upamiętnić naszych bohaterów. Co do nas jakiegoś tego innego żołnierza wyklętego? Wydaje mi się, nie wiem, czy możemy to zakwalifikować do żołnierzy wyklętych, wydaje mi się, że jest to Pilecki. Osoba, która zgłosiła się na ochotnika do Auschwitz, założyła tam ruch oporu, pomagała ludziom uciekać. Przede wszystkim rotmistrz Pilecki bardzo dobrze udokumentował to, co dzieje się w Auschwitz. Tak więc wszyscy wiedzieli, co tam się dzieje, nie chcieli tego po prostu zobaczyć. Rotmistrz Pilecki został zakatowany przez PRL. Krew z Warszawy, piękno z Wilna i duma z Lwowa. Już czas sadzić drzewa, ej narodzie, łącz się. Jak jesteś Polakiem, masz obowiązki polskie. Czy rok 2014 będzie rokiem Retego? No ja bym chciał, zobaczymy. Jak cię rzuciłem, to mam to w sobie na stałe. Że mogę ci powiedzieć, że znowu żartowałem. Boję się tego, nie chcę tego, znów się zaczyna. To ja i ona, to ja i nikotyna. Zepniesz dupę i wydasz tą płytę w tym roku? Postaram się, zobaczymy. Długo byłem obojętny, gdy byłeś w moim pobliżu pokrótce. Później mieliśmy parę przelotnych przygód przy budce. Stary, kurwa, ludzie czekają na twoją płytę. Mam tego świadomość. Bierzesz wypłatę, jarasz się, jest gotówka. Sprawdź ile hajsy, skarb mam sus i skarbówka. Idziesz po pasz. Na jakim jesteś etapie? Musisz to zdradzić, bo to jest część ludzi na imprezie w miejscu przebiera nóżkami. Na pewno mam napisane bardzo dużo tekstów, natomiast nie jest to nagrane. Jestem dość leniwy. Jak wreszcie zbiorę dupsko, albo ktoś mi zasadzi porządnego kopa. Demontaż państwa już się skończył, teraz zaczną znikać ludzie! Słyszysz?
Telewidzom chciałbyś coś powiedzieć, Retek, kurwa, coś od serca. Pozdrawiam.